Cześć wszystkim, witam serdecznie z tej strony Agamonia i Wow Handmade and Crafts. W dzisiejszej lekcji będziemy łączyć ze sobą słupki, a potem znowu robić je dwa razy w jednym oczku oraz inne ciekawe rzeczy. Przygotujcie sobie włóczkę jak zwykle, tą samą co zwykle i to samo szydełko. Cały czas jedziemy na naszym motku treningowym. Możecie sobie odciąć swoje ostatnie prace albo zacząć motek z drugiej strony. Róbmy pętelkę. Nabierzmy jakąś parzystą liczbę oczek. Powiedzmy, nie wiem, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Ja nabiorę taką liczbę, żeby mi się w kadr mieściła. Przerabiamy dwa oczka łańcuszka i wbijamy się w trzecie oczko od szydełka. Co będziemy robić? Będziemy robić słupki. Najpierw przeróbmy sobie dla powtórzenia słupeczki w pierwszym rzędzie. W ten sposób mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, nie chcę ostrość coś pracować. 13 i 14. Jak Wam został taki dzędzelek, to wszystko ok. Zaciskamy. 14 słupków. O, robimy 3 oczka łańcuszka, odwracamy robótkę. I teraz będziemy nasze słupki ze sobą łączyć. Czyli może się Wam to wydać podobne do drabinki, ale nie jest, bo słupków będzie dalej 14, a mimo to będą rozdzielone oczkiem łańcuszka. Więc tak, żeby połączyć, zdejmujemy jedno oczko, czyli mamy tylko 2. Nawijamy, w następnym oczku robimy słupek, w zasadzie pół słupka i dopiero łączymy te dwa słupki razem, robimy oczko łańcuszka, robimy słupek nie do końca, mamy dwie pętelki, nawijamy, wchodzimy w kolejne oczko, robimy słupek znowu nie do końca. Mamy 3 pętelki, przechodzimy przez wszystkie 3 i oczko łańcuszka i w następnych słupek nie do końca, słupek nie do końca, łączymy i mamy coś podobnego jak mieliśmy przy drabince, z tym, że mamy po 2 słupki.
tej drabince i mamy przestrzeń. Słupek nie do końca. Słupek nie do końca. Razem przeciągamy i oczko łańcuszka. Poczekajcie, bo muszę trochę zdyscyplinować kamerę. Okej, może. Robimy dalej. Nie do końca. Nie do końca. I do końca dopiero teraz wszystkie trzy pętelki razem, wszystkie dwa słupki. Jeden, drugi i przez wszystkie trzy oczko łańcuszka i tu na końcu zostały nam, to jest przedostatni słupek i brzegowy. Czyli wbijamy się tutaj i wbijamy się tutaj i oczko nam spadło za szybko, ale to nic, odzyskujemy trzy razy i zamykamy oczkiem łańcuszka. Nasza robótka wygląda w ten sposób, widzicie? Nadal jest 14 słupków, tylko one są teraz pogrupowane. Taka oto historia. Co z tym robimy teraz? Teraz robimy jeszcze dodatkowo dwa oczka łańcuszka i teraz, podobnie jak w drabince, robimy słupki od dołu i od góry. Dokładnie w ten sam sposób, czyli tutaj mamy słupek z góry, więc teraz robimy słupek z dołu. Słupek z góry, wbijamy się w to wspólne oczko nad tymi dwoma słupkami. Przepraszam bardzo. Słupek w tym oczku poniżej łańcuszka. Słupek z góry. Słupek poniżej. Słupek z góry. Słupek poniżej, słupek z góry, słupek poniżej, słupek z góry, słupek poniżej i ostatni słupek nad. Powinno wyglądać w ten sposób. Przeliczmy, czy mamy 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. No i zostaje jeszcze brzegowy. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. I słupek brzegowy. I w ten sposób zakończyliśmy naszą dzisiejszą lekcję. Żartuję, za chwilę będziemy robić kolejne rzeczy. Dalej zrobimy jeszcze raz rząd tych naszych słupków łączonych, czyli dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się w kolejne. Przerabiamy dwa razy oczko łańcuszka, znowu
Słupek nie do końca. Słupek nie do końca. Razem oczko łańcuszka. Nie do końca. Nie do końca. Razem oczko łańcuszka. Nie do końca. Nie do końca. Razem oczko łańcuszka. Nie pierwszy. O. Jeszcze raz. Pierwszy. Drugi. Razem oczko łańcuszka. Pierwszy. Drugi. Razem oczko łańcuszka. Pierwszy. I drugi. I zamykamy oczkiem łańcuszka. I znowu mamy 14 słupków pogrupowanych. Troszkę inaczej wygląda jak drabinka, ale również jest tutaj nadana ta przestrzeń, jest taka odmienność między tymi rzędami. Ale teraz zrobimy inną rzecz, bo zrobimy jeszcze dwa oczka łańcuszka, odwracamy i w tym samym oczku kolejny słupek. I teraz nie robimy słupka tutaj pod oczkiem łańcuszka, tylko robimy dwa słupki w oczku nad słupkami, ale dwa pełne słupki. Tak? Tak, że one wyglądają trochę jak taka fałka. Przechodzimy do kolejnego, bez żadnego oczka łańcuszka. Pierwszy. Drugi. Pierwszy. I w tym samym oczku. Drugi. Widzicie, jaka jest różnica? Też tutaj są między nimi przestrzenie. I później znowu można w następnym rzędzie zbierać i w ten sposób będzie to taki po prostu ściek piramidkowy. Pierwszy. Drugi. Pierwszy, drugi. Po co uczę Was tego łączenia i rozłączenia? Po to, że w przypadku robienia właśnie kwiatków i takich rzeczy na okrągło medalionów bardzo często używa się tych ściegów. Chodzi mi o to, żebyście się z nimi zapoznali. I żebyście wiedzieli, o czym będzie mowa w kolejnych tutorialach, bo myślę, że po tych 3-4 lekcjach jesteście w stanie zrobić już rzeczy z sekcji Szydełko dla początkujących. Mój kanał jest podzielony na playlisty, więc jak klikniecie w zakładkę playlisty, to macie wtedy sekcję Szydełko dla początkujących i tam są rzeczy składające się właśnie z tych lekcji w Akademii, z rzeczy, które tutaj Wam pokazuję. Także zobaczmy, jak to będzie wyglądało dalej.
jeszcze jedno oczko łańcuszka, bo tu było jedno. Teraz będziemy zbierać, tak? Zobaczymy, jak ten ściek będzie wyglądał dalej. Więc w następnym oczku robimy pół słupka i dokończamy go razem z słupkiem brzegowym, oczko łańcuszka. Znowu słupek niedokończony, w kolejnym słupek niedokończony i zamykamy oczko łańcuszka. Słupek niedokończony, słupek niedokończony, zbieramy całość i oczko łańcuszka. Słupek niedokończony, słupek niedokończony, zbieramy całość i oczko łańcuszka. Słupek niedokończony, słupek niedokończony, zbieramy całość. W zasadzie powyżej ilości dwóch takich słupków, z trzech, z czterech, mamy coś takiego jakby pączek, tylko że pączek jest przerabiany w jednym i tym samym oczku, ale to już będą kolejne lekcje. Tutaj po prostu zbieramy dwa słupki w jeden. Ja bardzo często używam tego ściegu, wykańczając właśnie jakieś kwadraty naokoło, kiedy chcę je poszerzyć. Możecie skorzystać właśnie z tych ściegów dla poszerzania kwadratów, powiększania. Pobawcie się w ten sposób, zróbcie parę rzędów na przemian i włączajcie gdzieniegdzie ściek lity. Zobaczcie, czy będą Wam te oczka się zgadzały. Jak coś będzie nie tak, to cofajcie, przemyślcie dlaczego. Liczba oczek zawsze musi być zgodna z tym, co na początku. Tutaj czasami może nie być zarówno, ale w ogólnym rozliczeniu tak naprawdę, jeżeli później obrabiamy tutaj ten rand przed zszyciem dzianin, to nie ma znaczenia. Zobaczcie, że to fajnie wygląda. A ja zapraszam na kolejną lekcję, gdzie będziemy robić Wasz kwiatuszek. Do zobaczenia, cześć!